Jest czwartek, godzina 6:09 i zaraz zaczynamy. No i tak to u mnie bywa, że jednego dnia nie jestem w stanie przepracować 2 godzin, tak jak wczoraj, a dziś na szczęście z kolei bardzo produktywny dzień, zaliczone, nie wiem, ponad 7 godzin takiej naprawdę intensywnej pracy, gdzie normalnie przy 3,5-4 to już jest dość. No, przynajmniej obrobiłem się do 15, już nie próbowałem dalej z siebie więcej dawać, bo wiedziałem, że to by się mogło źle skończyć, jeśli nie dziś, to jutro. To tyle na pewno chciałem powiedzieć na razie. Powoli zbliżamy się do tego okresu, gdzie końcówka vloga będzie już w takim nieco mroczniejszym, żeby nie powiedzieć ciemnym klimacie. Ale ja nie o tym dzisiaj. Chciałem się podzielić z Tobą taką pewną moją refleksją z ostatnich dni, tygodni, może nawet miesięcy, zależy jak liczyć. A chodzi mi o szybkość wdrażania, szybkość realizowania, szybkość robienia, podejmowania decyzji. Bo obserwuję u siebie coś takiego właśnie, że bardzo odwlekam pewne rzeczy. Ja nie mówię o jakichś wielkich, wieloetapowych planach czy projektach, tylko właśnie o takich drobnych rzeczach, o takich małych krokach tych dużych planów, co nie znaczy, że one nie są ważne, bo one są właśnie bardzo ważne. No i zobacz, miałem napisać do pewnej osoby, nawet do 2 osób, w różnych tematach, ale miałem. I nie napisałem wciąż, choć ten pomysł wpadł jakieś 2 miesiące temu i ja mam to zadanie, jako zadanie w Nozbi, żeby właśnie się do nich odezwać, co zajęłoby, nie wiem, pół minuty prawdopodobnie. Ale wciąż się nie odezwałem. Bo uważam, że za wcześnie, że może to nie odpowiedni moment, że w ogóle nie powinienem może pisać. I robi się takie odwlekanie. Tylko tutaj przyczyną nie jest jakaś wysoka bariera wejścia do tego zadania, czy opory przed jego realizacją, tylko takie wewnętrzne ograniczenia. Bo uważam, że za wcześnie, że może to nie odpowiedni moment, że w ogóle nie powinienem może pisać. Tak jak mówiłem, czy to w ogóle dobry pomysł, czy w ogóle to robić, czy może nie robić, może że to jest tylko pomysł, może nie warto go wdrażać. Tutaj przypominają mi się lekcje Granta Cardone z książki 10x Rule, 10x Zasada, gdzie on tam mówił, że najpierw podejmujemy zobowiązanie, a dopiero potem zastanawiamy się, co z tego wyniknie. Jakie będą szczegóły, co nas czeka, co konkretnie trzeba zrobić. Chodzi właśnie o tą szybkość wdrażania, żeby nie czekać, nie ustalać niepotrzebnie, nie projektować, tylko żeby jak najszybciej działać. Sam myślę, widzę, że dopiero się uczę takiego szybszego wdrażania, bo dopiero właśnie zauważyłem, że jest to u mnie wolne, powolne i przeszkadza mi to i chcę to właśnie zmienić, więc myślę, że niedługo może z jakąś relacją się podzielę właśnie, jak to szybkie wdrażanie mi wychodzi. Tymczasem żegnam się w bardzo dobrym, intensywnym dniu. Jutro może będzie jeszcze lepiej. Widzimy się jutro.